Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Ape Escape 2001 na PlayStation 2 lub Pipo Saru 2001 na PlayStation 2, jak chcemy sobie to nazwać. Więc moi drodzy, poprzednim razem zrobiliśmy trzy światy naraz, ponieważ zrobiliśmy kanion, czyli tam wyspę, na której mieliśmy małpy w stroju kaktusa. Mieliśmy świat zimowy, gdzie mieliśmy małpy w stroju łyżwiarskim oraz mieliśmy świat cmentarny, gdzie małpy w zasadzie były schowane w trumnach i trzeba było bombami je stamtąd wyciągnąć. I oczywiście mieliśmy konfrontację ze Spekterem dwa razy, która skończyła się całkiem spoko, ponieważ Spekter dał dupy po całości. I teraz ruszamy sobie z następnymi poziomami w grze, moi drodzy. Jesteśmy coraz bliżej końca tej otóż giery, ponieważ robiłem sobie krótki research i po tych poziomach zostaną nam tak naprawdę 4 chyba poziomy z całej gry i będziemy mieli wielki finał. Tak więc zobaczymy, co teraz będzie się działo. Po raz kolejny mamy poziom zimowy, świat zimowy, aczkolwiek wydaje mi się, że to będzie mieszanka teraz wszystkich światów. Nie jestem pewien, ale tak coś mi podpowiada, może nie, że sumienie, a bardziej tak dostaję sygnały wewnętrzne, że to będzie mieszanka wszystkiego. Takie mam dziwne wrażenie, ale mogę się oczywiście mylić, bo te 5 kropek jakoś takich podejrzanych było na tej mapce. Tak czy owak, jesteśmy bardzo blisko ukończenia tej giery, tak więc... No nie mogę się tego serdecznie doczekać i jak widzicie mamy również 18 żyć, co też trzeba tutaj napomknąć. I teraz co? Lecimy do najbliższej pralki, która jest tutaj. I w 2 minuty musimy ogarnąć wszystkie spodnie. To będzie dopiero wyzwanie, ale damy radę chyba. No już żeśmy dużo zrobili, taka jest prawda. Tu mamy przedłużenie czasu, okej. Nie wiem czemu czasami gra w dziwny sposób tak staje, ale... No nie wiem, nie ogarniam trochę tego, aczkolwiek już trudno się mówi. To jest tylko niestety emulacja, no nie mogę nic na to poradzić. Znaczy mógłbym oczywiście odpalić grę na konsoli, ale... Skoro mam możliwości takie, to odpalę z tego już. Ale kiedyś możemy sobie zrobić takiego live'a, gdzie odpalę sobie Ape Escape 2001 z konsoli i sobie zagramy tak na konsoli. Ale to tak kiedyś, taki luźniejszy live. Prosto z konsoli. Już teraz nie będę zmieniał tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać, no nie? I poczuć ten klimat. Skoro już zacząłem z emulatora, to skończę z emulatora, taka jest prawda. No dużo nam tych małp nie zostało. O, 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 o. Mamy przedłużony czas. Bardzo fajnie. I tu mamy jeszcze jedną małpę. Hono tu, małpiszonie jeden. I szybko do pralki, szybko do pralki. 9 sekund do końca, ale żeśmy się ładnie wyrobili. To było cool. To było bardzo ładne zagranie. I level up mamy. Super, 19 żyć. Zobaczymy, jaki następny poziom będzie. Może jeszcze nawet bosika będziemy tutaj mieli, kto wie. Ale kurczę, troszeczkę jest mi szkoda, że już będziemy kończyć Ape Escape'a, bo teraz trzeba będzie poczekać z następnymi grami, ponieważ trzeba będzie ogarnąć tam następną listę, no nie? A, i teraz będziemy... Aha, czyli my przez te światy będziemy znowu podróżować. Te, które już zwiedzaliśmy. Aha,
To na takiej zasadzie. No to cofamy się do samych początków, proszę państwa. To pierwszy świat. O ironio. Ale no cóż. Wszystko co dobre kiedyś się kończy, ale przynajmniej jestem dumny z siebie, że odkąd zacząłem robić tę listę let's play, to faktycznie wyrabiam się ze wszystkim. I nie ma naprawdę żadnego problemu. Dobra, to sobie skipniemy. 30 małp. No, jeszcze 4 małpy. Kurde, nie udało się. Teraz się może uda. 4 małpy. Jezus Maria. Być w takim małym pomieszczeniu z tyloma małpami to jest naprawdę kurde wyczyn. Ale daliśmy radę, co prawda nie za pierwszym, ale za drugim razem, ponieważ miałem jednego zgona. Ale 19 żyć mamy na nowo, więc nadrobiliśmy to co straciliśmy i to bardzo szybko. Tak więc nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, jak to się mówi. Dobra, teraz pytanie gdzie będzie następny poziom. Następny poziom to chyba będzie w tym świecie... właśnie tu będzie. Ocean, dokładnie tak. Teraz trzeba będzie znowu chyba między łódkami, statkami, whatever, nie wiem, między czym tam skakać, żeby dostać się po prostu do tych małpiszonów zasranych. Pytanie, ile będziemy mieli czasu? Mam nadzieję, że tu jakiś zegarek będzie, który pozwoli nam przedłużyć czas. 3 minuty. A ile małp? Czterdzieści. O ty kurde. Spekter tu się też kręci, kurczę. Trochę bez sensu z tymi jednymi majtami, ale okej. Przynajmniej sobie czas wezmę. Przedłużę. To dużo tych małpiszonów tu będzie. Takie jakieś dziwne wrażenie mam. Ojejku. Ojejku, kto tutaj pospadał? Kto nie może dalej pływać? Świeżnie. Oj kurde, może być słabo. Jeszcze 3. Jeszcze 3 małpy. Tu jedną widzę. Dobra, i następna gdzie? A, tu są. Haha. Tam jest następna małpa. Widzę ją.
Dobra, mamy wszystkie majciochy i teraz lecimy do najbliższej pralki. A, tutaj jest pralka, dobra, nie ogarnąłem. Yeah! Udało się. Udało się, dobrze, bardzo fajnie. Dobra, zobaczmy, co nas tutaj będzie czekać. Znowu mamy małpy kaktusy. Ale mam nadzieję, że to nie będzie nic jakiegoś super trudnego. Choć nie wiadomo. Różnie bywa. Ale zobaczymy. Już widzę, co tutaj się dzieje. O, dokładnie. Teraz trzeba właśnie kamerę odwrócić. I stąd spodnie wziąć. No co wy, nie mówcie, że... O Jezu. Trzeba będzie na nowo to zbierać. Ale dobra, to będzie już easy. Można zawsze w taki sposób to załatwić. No tu już widzę, że dwa małpiszony biegają. I tyle. I już mamy zrobione wszystko. Minuta 29. Easy. Bardzo ładnie poszło. Ranga A. Też może być. Czemu by nie? I kolejny poziom mamy przed nami. Teraz na cmentarzysku. Można i tak, oczywiście, że tak. Ta małpa, kurde, niosąca trumnę zawsze mnie bawi, nie wiem dlaczego. Tak jakoś, po prostu. Śmieszne, nie będę tego ukrywał. A, dobra, to już znamy. Tu już jest powtórka dosłownie z tego, co już mieliśmy, jak zwiedzaliśmy te poziomy. Okej, więc teraz tak. Odpalamy światło, tam się pojawia bomba i potem w trumny uderzamy. No już to znamy, to już jest jakby... Znana nam mechanika, no nie? To nie jest nic obcego w tym momencie. O kurde, tam jest jeszcze bomba. Uhu! Oh,
Ale spokojna muzyczka tutaj leci. Taka trochę może nie w klimatach takiego cmentarzyska. What? Co się stało? Dobra, myślałem, że się coś zbugowało. Nieważne. Dobra, gierka widzę, że trochę tu przycina z jakiegoś powodu. Oj, nie podoba mi się to. Dobra, lećmy tutaj do tej kapsuły, bo widziałem, że tutaj jest jedna kapsuła. Dokładnie tam widziałem. I zostaje nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem par spodni. To już jest naprawdę mało. I tu już widzę nawet, gdzie są te trumny. Dobra, jeszcze trzy pary spodni. I tu już widzę nawet, że te trumny się właśnie tu pojawiają, czyli wszystko jest w jednym miejscu. Elegancko. Dobra, mamy 50 ileś sekund, to jest naprawdę już mało. Więc wypadałoby... Udało się. Bardzo ładnie. Ranga E na pocieszenie. Ale mi pocieszenie, naprawdę. Oj, 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 oj. No i normalnie jestem uradowany z tej rangi. I co teraz będzie się działo? Okej, znowu jesteśmy w zimowej scenerii. Dziwne. Ale okej. Gra widzę, że bardzo lubi cofać nas po różnych tam lokacjach, ale no cóż poradzić, jak to się mówi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem małp, nie, osiem? Siedem. To ja źle policzyłem. W minutę mamy to wszystko zrobić? Kurde, będzie ciężko, ale dobra, na szczęście widzę, że mamy tutaj te czasówki. I tylko 10 małp? Co ty dajesz? Tylko 10 małp? To jest chyba jakiś sen. Dobra, 3 małpy w takim razie nam zostały i 2 minuty i 16 sekund. To się musi udać na rangę S. A jak nie na S, to chociaż na rangę A. I jeszcze jedna małpa została. Tam ucieka, widziałem.
Nie uciekniesz przede mną, nawet nie ma takiej opcji. Mówiłem, że nie uciekniesz? Kurde, debilka wpadła w pralkę i tyle z tego było. No, mówiłem, że się uda na eskę. 23 życia. No to teraz jeszcze dwa poziomy zostały, czyli będziemy mieli 25. Plus... nie wiem, ile tam będzie dodatkowych jeszcze poziomów. No to tak z 30 żyć będziemy mieli chyba na zakończenie gry. A, i tam boss już będzie na nas czekał na... O kurde, ej, ale pomysłowo, boss jest kurde na samej górze. Widzieliście, on jest tam na tej gwiazdeczce. Ale pomysłowe miejsce na walkę z bossem, muszę przyznać. Bardzo szanuję za coś takiego. Tak, na samej gwiazdce. 60 w minutę? O kurde. To grubo trochę. Te małpy, kurde, uciekają. Myślą, że są sprytne jakieś. Ale nie ze mną te numery.